Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj krótki komentarz do filmu z kanału Wojna Idei, ukryte przesłanie Władcy Pierścieni. Zapraszam. Na kanale Wojna Idei ukazał się po raz kolejny bardzo wartościowy materiał, który jednak znowu moim zdaniem pomija bardzo istotną kwestię. Szymon z tego kanału mówi o tym, że we Władcy Pierścieni w decydującym momencie okazuje się, że dobro jest słabsze od zła. Bohaterowie dają z siebie wszystko, co się tylko da, ale to za mało. Mimo to jednak dobro ostatecznie zwycięża. Cały wysiłek był konieczny do tego, aby osiągnąć cel. Każdy z bohaterów potrzebował dać z siebie wszystko, nawet jeśli były to rzeczy bardzo drobne, ale ostatecznie okazało się to niewystarczające. Autor zwraca uwagę na to, że decydująca okazuje się obecność Golluma, któremu okazano niezasłużoną litość tak naprawdę. Szymon zwraca również uwagę na to, że w ten sposób ukazana jest upadła ludzka natura. Bohaterowie są podatni na zło, nie są w stanie sami pokonać zła, które jest w nich samych. Zwraca uwagę, że jest to z jednej strony straszna perspektywa, ale z drugiej strony dobro ostatecznie zwycięża, posługując się tą niezasłużoną litością wobec Golluma. I Szymon z kanału Wojna Idei zwraca uwagę, że Tolkien próbuje nam przekazać, że każda drobna decyzja może mieć wielkie znaczenie. I słusznie. Jednak moim zdaniem w tym materiale brakuje tego, co dla samego Tolkiena było w tym wszystkim najważniejsze. Otóż Tolkien mówi, że najważniejszym elementem w baśni jest to, co on nazywa oi katastrofę z greckiego, czyli szczęśliwa katastrofa. O czymże jest ta szczęśliwa katastrofa? Oi katastrofę, oi szczęśliwa katastrofę, właśnie katastrofa. Otóż Tolkien mówi o tym, że w prawdziwej baśni bohaterowie dają z siebie wszystko. Dokonują heroicznych czynów. Cała opowieść jakby opowiada o tym, jak oni pokonują samych siebie, pokonują zło, jak oni walczą do samego końca, ale jednak w ostatecznej rozgrywce im się nie udaje. I wtedy na Hona chodzi to, co właśnie Tolkien nazywa oj katastrofę, szczęśliwa katastrofa, czyli nagły zwrot akcji, nagły ratunek z góry. Bohaterowie robią wszystko, co się da, jednak to nie wystarcza. Ostatecznie zło zwycięża, ale nie do końca ostatecznie, bo nadchodzi właśnie ta szczęśliwa katastrofa, niespodziewany ratunek z góry, z zewnątrz. Skądś nadchodzi ten ratunek, który sprawia, że ostatecznie dobro zwycięża. Tutaj pozwolę sobie zacytować książkę Josepha Pearsa, Tolkien, Człowiek i mit. Bardzo polecam tym, którzy chcą zbadać sobie dokładniej ten temat. Jest to fragment tej książki. Opowieść prowadząca do oj katastrofę, to jest złożone z cytatów, zebranych cytatów właśnie Tolkiena, jest najdoskonalszą formą baśni i jej najwyższą formą oddziaływania. Ta dobra katastrofa, nagły, radosny zwrot akcji, przedstawiający nagłą i cudowną łaskę, której powrotu nigdy nie można być pewnym, nie przeczy istnieniu dyskatastrofy, smutku i upadku. Przeciwnie, obecność smutku i upadku jest niezbędna dla radości ocalenia. Raczej przeczy ona końcowej, powszechnej klęsce. Łaska ta jest więc swego rodzaju oi angelium, oferującą ulotny przepłysk radości, owej radości, która czeka poza murami tego świata, równie przeszywającej co żal. I tutaj dotykamy tego, co najważniejsze, i tej myśli zabrakło mi w bardzo cennym filmie Ukryte przesłanie Władcy Pierścieni. Mianowicie dla Tolkiena oj katastrofę to jest cień oj angelium, czyli Ewangelii, dobrej nowiny. Dla Tolkiena ta najważniejsza, najśmielsza, najcudowniejsza oj katastrofa, szczęśliwa katastrofa wydarzyła się naprawdę i to jest oj Angelion. Czyli Tolkien mówi, że najpiękniejszą, najwspanialszą baśń, jaką tylko moglibyśmy sobie wyobrazić, czy nawet jakiej nie moglibyśmy sobie wyobrazić, napisał sam Bóg i to jest nasza rzeczywistość. Zwracam uwagę, że to mówi człowiek, który napisał najbardziej znaną baśnię, czy można powiedzieć współczesną baśnię w ogóle w dziejach ludzkości. Być może
ktoś zarzuci, że to przesadzone, jednak myślę, że da się tej tezy jak najbardziej obronić, a przynajmniej najbardziej znaną, nowożytną baśń. Dla Tolkiena cała historia ludzkości to zmaganie, gdzie ludzkość wciąż na nowo doświadcza własnej słabości. Jest to skutek grzechu pierworodnego, tej rany, którą człowiek ma cały czas w sobie, która sprawia, że człowiek musi pokonać najpierw samego siebie i właśnie nie może osiągnąć swojego celu o swoich własnych siłach, czyli robi wszystko niejako, aby ten cel osiągnąć, ale nie jest w stanie, potrzebuje ratunku z góry. I sam Bóg przychodzi, aby go uratować. Sam Bóg przychodzi, aby go uratować i to jest właśnie Ewangelia, to jest ta prawdziwa, oj, katastrofę. Najwspanialszą Bóg, najwspanialszą baśń opowiada sam Bóg. Dlaczego jest ona najwspanialsza? Dlatego, że oj, katastrofę zwykle odbywa się jako jakieś nagłe wydarzenie, jakaś moc z wysoka, która sprawia, że los się odmienia, że sprawiedliwość zostaje wymierzona, że dobro zwycięża. Natomiast tutaj sam Bóg staje się człowiekiem, przychodzi, ta moc wcielona przychodzi, staje się człowiekiem i w ten sposób umożliwia to, że ludzkość zadośćuczyni za swoje grzechy. Ten Bóg, który jest człowiekiem, może jako człowiek również zadośćuczynić za swoje grzechy, może tą ludzkość uratować. Nie jest to tylko ratunek z góry, jest to jednocześnie zadośćuczynienie, którego dokonuje sama ludzkość. I w ten sposób ludzkość może podnieść się ze swoich grzechów, może dotrzeć do swojego celu ostatecznego, może zostać wszczepiona w Chrystusa, może stać się uczestnikiem boskiej natury. Jak mówi Tolkien, najśmielsza spośród baśni wkracza w rzeczywistość, bo jej autorem jest sam Bóg. Tutaj dalej jeszcze Chrystus, Bóg, który staje się dla człowieka pokarmem w Eucharystii, to również zauważa Tolkien. To jest ciąg dalszy właśnie tej najpiękniejszej spośród baśni, tej największej, oj, katastrofy, największej szczęśliwej katastrofy, jakiej my byśmy sami nie byli sobie w stanie wyobrazić, a którą Bóg nie tylko wymyślił, ale urzeczywistnił, bowiem on jako autor, jego baśń to nasza rzeczywistość, to co on wymyślił, to jest to, w czym my żyjemy, a więc najśmielsza, najwspanialsza spośród baśni wkracza w rzeczywistość. Tolkien zwraca również uwagę na to, że sama historia Chrystusa również jest skonstruowana w ten sposób, że i tam w jego życiu jest ten element, oj, katastrofy, tej szczęśliwej katastrofy, mianowicie moment jego największej porażki, śmierć na krzyżu, jednocześnie jest momentem największego zwycięstwa. A więc poprzez zwycięstwo, poprzez pewną porażkę i oczywiście później zmartwychwstanie, które również jest takim elementem takiej szczęśliwej katastrofy, oj, katastrofy, niespodziewanego, pozytywnego zwrotu akcji. Tolkien zauważa również, że baśń jest tym czystym wyrazem ludzkiej tęsknoty za ratunkiem z góry. Dlatego on zawsze podkreśla, że baśnie są prawdziwe, bowiem są wyrazem tego głębokiego przekonania ludzkości, że my potrzebujemy ratunku z góry, że z jednej strony musimy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, że każdy nasz czyn, nawet najdrobniejszy, ma znaczenie, że potrzebujemy każdy z nas dać z siebie wszystko, ale to jednak za mało. I dlatego twierdzi on, że baśnie są właśnie cieniem Ewangelii, są zapowiedzią i cieniem Ewangelii, wyrazem tego pragnienia ratunku z góry. I dlatego Tolkien tak bardzo kochał baśnie i dlatego też jego baśń jest zupełnie inna niż wszystkie inne baśnie. Dlatego Władca Pierścieni jest literaturą zupełnie inną niż współczesna literatura fantasy, pomimo tego, że ona niejako powstała właśnie przez Tolkiena. Bowiem Władca Pierścieni to jest faktycznie baśń. To jest literatura, która powstała z głębokiego pragnienia ratunku z góry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.